Hej, hej, moi drodzy, w ten nieco tajemniczy październikowy dzień. Witam was Olga z Wielkiego Buka. A dzień za oknem nieco mroczny, nieco tajemniczy, aż się prosi o porządny deszczowiec. I tak sobie myślę, że jesień to w ogóle jest taka idealna pora dla zbrodni i dla śledztw. Mam dzisiaj dla was thriller, który nie oszczędza ani bohaterów, ani czytelnika. Porządny w swoim gatunku, który recenzuję dla was we współpracy z wydawnictwem Filia Mroczna Strona, do którego link znajdziecie poniżej. Posmakujcie grzechu Maxa Czornyja. W Lublinie znikają kobiety. Wychodzą z domu i nie wracają, a ich rodziny dostają tajemnicze, zagadkowe listy. Kiedy wreszcie pojawiają się zwłoki, okaleczone, zbezczeszczone, naruszające duchowy spokój, policja musi stanąć przed trudnym wyborem potwierdzenia faktu. Oto pierwsze z serii morderstw, bo wszystko wskazuje na to, że albo już się wydarzyły, albo za chwilę przytrafią się kolejne. A zwyrodnialec nie śpi, poluje i torturuje swoje ofiary w imieniu czegoś, czego sam do końca nie potrafi pojąć. To, co ogromnie spodobało mi się w Grzechu, to chora, zwyrodniała perspektywa mordercy. Poznajemy go poprzez jego ofiary, poprzez to, jaki wywiera na nie wpływ i to jest w tej powieści coś, co niesamowicie działa na wyobraźnię. Śledztwo to wiadomo, zawsze śledztwo. Komisarz to jak zawsze komisarz, profiler jak zawsze profiler, ale morderca musi być naprawdę wyjątkowy. Grzech spełnia ten warunek, bo nawet jeśli widzimy powiązania, nawet jeśli podążamy tropem i jesteśmy coraz bliżej, to coś jednak nam umyka i to, co jest niewidoczne dla oczu, jest tutaj najważniejsze. Odnoszę wrażenie, że z thrillerami jest tak, i tutaj pewnie się ze mną większość z was zgodzi, że jeśli lubicie ten gatunek, a historia jest dobra, to po prostu po nią sięgacie. A Grzech jest dobry, obiektywnie to jest świetny dreszczowiec, który idealnie mieści się w ramach swojego gatunku. Co to znaczy? To znaczy tyle, że może fabularnie ta powieść nie jest wybitna, ale rzemieślniczo jest świetna i trzyma w napięciu do ostatniej chwili, a o to przecież we thrillerach chodzi. Do tego Grzech jest bardzo brutalny, jest tutaj sporo opisów, które mogą wywołać obrzydzenie, które mogą wywołać niepokój, więc sięgając po tę powieść musicie wziąć to pod uwagę. Dla mnie Grzech Maxa Czornyja to jest mocna pozycja w swoim gatunku i jeśli szukacie świetnego thrillera na długie jesienne wieczory, to nie powinniście się wahać. I to wszystko na dziś. Za Grzech raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Filia Mroczna Strona. Was, kochani, zapraszam oczywiście też na bloga i nie zapomnijcie odwiedzać mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na Snapchacie, na Lubimy Czytać i na Goodreads. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, kliknijcie dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia, a my widzimy się już jutro w bezsenną środę. Do zobaczenia, pa pa!